Jest! W końcu zaczął działać mi karpak. Bo wcześniej jak wchodziłem sobie do tego nowego karpaka, który kupiłem, nie wiem, chyba już z tydzień temu, od kiedy jest ten karpak? No już trochę jest, nie? Jak sobie tu wchodziłem, to nie miałem żadnych samochodów, nie mogłem ich odebrać. Tak, tydzień temu to kupiłem, kurde, naprawdę. Więc co my tutaj mamy? RP1 Elemental, Xbow GT2, Cayman GT4 RS i Golf R. I zacznę właśnie od Golfa, bo jestem ciekawy jego brzmienia, bierzemy go. Czym on się różni tak naprawdę? A, to jest nowa wersja, okej. Okay. Tego Golfa. Już tutaj widzę, dużo malowań do niego jest. No i pakiet kosztował 25 zł w zaokrągleniu. Ostatnio kupowałem pakiety w Need for Speed Unbound, za które łącznie zapłaciłem 150 zł i nie dodawały one żadnego nowego samochodu. Dodawały... To mi rozwala łeb. Dodawały jedynie pakiety. Wiesz, te takie poszerzenia, różne takie emotikonki w grze, różne takie efekty i tak dalej, nie? Takie kosmetyczne sprawy, ale żaden nowy samochód. Nic. Rozwala mi to łeb. A tutaj mamy Golfa, który wygląda sobie tak. Pod maską mamy spalinówkę, pięknie. No i jestem ciekawy dźwięku, bo Golfy potrafią naprawdę ładnie brzmieć. Fajnie, nie? Bardzo spoko. A ze środka? Z zewnątrz chyba najfajniej, zwłaszcza od tyłu, jak się słyszy ten wydech. O tak, to jest to. Trzeba podrasować ten dźwięk. No i posłuchajmy. Więc tutaj mamy dwa dźwięki wydechów, wygląda na to. Ale ciężko powiedzieć, nie? Co lepiej brzmi. Spróbujemy tego drugiego jeszcze. Tu oczywiście mamy marchewy. Okej, możemy dać doładowanie. Jeśli chodzi o pakiety, to tutaj bez rewelacji. Mamy taki paskudny spoiler. A jest jakiś body kit? Nie ma. Mamy swapy silników. O! Rzędową piątkę mamy. Ale chyba wolę standardowy. Co tu mamy w standardzie? 2 litry chyba, bo ja tutaj zwiększyłem pojemność. Którąś tą opcją, tak, tutaj to w standardzie mamy 2 litry, okej, tu można rozwiercić do 2300. I delikatny tuning żeśmy zrobili, posłuchajmy teraz. A nie chcę pierdzieć. Ja wiem, tamten dźwięk też był spoko, nie? Ale właśnie liczyłem na to, że Golf będzie przesadzony, jeśli chodzi o brzmienie. Tutaj zresztą, jakbyśmy mogli się spojrzeć do góry, to byśmy mieli przeszklony dach, tak? Bo od przodu, tak, mamy taki wielki... Ja wiem, czy to jest szyber? Chyba szyber dach jest, nie? Można to pewnie jakoś tam otworzyć. Ej, fajne auto, naprawdę. Teraz dopiero zauważyłem, że tutaj jest skrzynia manualna. Bo postać sięga, zobaczcie, po... Co jest z moją kierownicą? Patrzcie, ruchy nie są zsynchronizowane.
What the hell? No, myślę, że na zakrętach może być kiepsko, ale... O kurde, Lotus Elise GT1, Lambo Diablo, Abarth, kurcze, ciężko będzie, ale jedziemy. Tak, mamy tutaj napęd na 4 buty w standardzie, nie trzeba tutaj nic mieszać w tym samochodzie. Niestety, no właśnie, nic nie robiłem z prowadzeniem i na zakrętach ciężko, nie? Na pewno trudno będzie rozwalić coś takiego typu Lotus Elise GT1, gdzie to jest jeden wielki jeżdżący spoiler. Ach, nie udało mi się podkonić tych z przodu. Ale część graczy powychodziła i skończyłem na podium, dobrze. Kolejnym samochodem na liście jest Cayman GT4 RS. Bierzemy i sprawdzamy. Widzę, że już domyślnie jest w klasie S1. Zobaczmy fabryczne kolory. O, ale super ma te wykończenia. Wow, świetnie wygląda, naprawdę. Więc Porsche, jak Porsche, pewnie mamy tutaj silnik Boxer. Żółty wygląda spoko, nie? Ale czerwony też ekstra. Biorę czerwony. Będzie szybszy. I zobaczmy, jak wygląda nasza bestia. Tutaj mamy bagażnik. Z akumulatorem, zobaczcie. To jest jakaś taka wersja torowa bardziej, nie? Niż taka... O nie, mamy kierownicę ze złej strony. O, możemy otworzyć klapę silnika i też mamy tutaj taki mały, podgrzewany bagażnik, zobaczcie, z tyłu. Mówię podgrzewany, bo koło silnika. No i w środku skromne wykończenie raczej, nie? Ale ładne, Alcantara, super, zegar klasycznie, bardzo ładnie. I tutaj taki stopień z napisem GT4 RS, ekstra. W Fordzie jest chyba Cayman GT4, ale nie w wersji RS, to jest trochę co innego. Dobrze, posłuchajmy, jak brzmi. Przyzwienie biegów, nie? Tak dziwnie pierdzi, ale dźwięk jest świetny, wow! Środek cichutko jakby. To jest całkowity standard, bez żadnego tuningu. Za chwilę sobie coś tam porobimy i zobaczymy, co samochód sobie zmieni. Chociaż ja wiem, czy tu jest coś do zmiany. Dobrze wygląda, ten spoiler pasuje, może będzie regulowany, zaraz sprawdzimy. Ale wygląd jest świetny, naprawdę. Te pierwsze Caymany wyglądały tak, oj, bardzo kobieco, nie? Czego nie można powiedzieć o tym modelu, zdecydowanie, kurczę, wygląda przepięknie. Chodźmy w spoilery, no i tutaj, tak samo jak z Golfem, nie możemy się spodziewać za wiele. O, ten jest regulowany, świetnie, zobaczcie, jak ładnie pasuje tutaj. Tak wygląda od góry ten spoiler, naprawdę fajnie, podoba mi się. Posłuchajmy opcjonalnych silników. O. Prawie 4 litry, płaska szóstka.
Czyli mamy tutaj zmienioną skrzynię biegów, ale silnik został ten sam, żeśmy tylko tam potuningowali go odrobinę, nie jakoś mocno, nie? Sami widzieliście, tam 700 koni mechanicznych mamy niecałe, co jest dużo, ale no, no jak na standardy Fordzy nie jest to jakaś potężna ilość koni mechanicznych. Tak czy inaczej, samochód powinien rywalizować z takimi furami jak Huracan i może jakieś Ferrari, może nawet słabiej stuningowany Aventador lub standardowy Aventador. Także to wcale nie jest takie słabe auto. Klasa S1900 zrobiłem i przy tuningu zauważyłem, że są problemy z latającą dupą i trzeba było to jakoś skompensować, więc przedni spoiler zmniejszyłem docisk, tylny spoiler zwiększyłem docisk. Chodzi o latanie dupy przy wyższych prędkościach. Próbowałem to też skompensować trochę ustawieniem zawieszenia, ale finalnie no jakoś zawsze ta dupka leci. Nawet całkowicie praktycznie odblokowałem dyferencjał, a tutaj i tak przy mocnym gazowaniu jest latanie. No, moglibyśmy to uratować trochę lepszymi oponami, chociaż w standardzie są zainstalowane semi-sliki, standardowe opony tego samochodu, serio. Także no tutaj jest już samochód przygotowany do tego, aby rządzić w klasie S1. Skrzynię wyregulowałem tak, żeby początkowe biegi były nieco dłuższe niż w standardzie, natomiast te ostatnie są już mega krótkie i można było wyskalować tą skrzynię, żeby samochód cisnął nawet te 400 km na godzinę, co jest dosyć ciekawe. Ja natomiast, mi nie zależy na takiej prędkości, zależy mi na tym, żeby samochód dobrze przyspieszał do 200, a potem to już jak pojedzie te 270, to w klasie S1 w 100% wystarczy w Fordzie Horizon 5. I mamy takie perły jak Civic, Aston Martin Vantage z 19 roku i Murcielago. Ale chyba nie mamy tu jakichś hardkorowych graczy, więc nie wiem, czy ten test będzie taki miarodajny. Tylko dwie osoby mają wymaksowane auta. No zobaczymy. O, poszli, poszli. Zobaczymy, jak na zakręcie. Tutaj trochę moja Porsche jest nadsterowna. Jak się za dużo gazu doda, no to oczywiście dupę zarzuci. O kurde, no to przyfarciłem, masakra. X-Bow GT2 z 20 roku, tu już klasa S2, oj nie wiem, czy tą furę opanuje. Silnik montowany centralnie, napęd na tył, zresztą prawie wszystkie samochody tak mają tutaj, znaczy 3 z 4. Następny będzie, no tej marki nawet nie znam, kurde, co to jest? Ale X-Bow chyba każdy zna, to są takie głównie zabawki torowe, ultralekkie. No i tu mamy tylko jeden kolor do wyboru, zresztą ciekawe opony już są zainstalowane w tym samochodzie, zobaczcie jak wyglądają tylne lampy. Chyba ten samochód jest w Decru Motorfest od samego początku i chyba nawet w Decru 2 się pojawił jakiś czas temu. W Motorfeście na 100% jest, ale w Decru 2? Nie pamiętam. Tutaj jest to nowość i trzeba sobie kupić go w pakiecie, ale umówmy się, ten pakiet jest bardzo tani. Jak na to, co otrzymujemy, czyli piękny tryb Forza Vista, zobaczcie, ściągany dach, tego nawet w Decru 2 nie macie. Znaczy w Decru Motorfest, sorry. Otwieram, patrzcie jak spoiler poszedł do dołu, fajnie. Tutaj mamy silnik jakiś niewielki, bo tu nie potrzeba ogromnej mocy, jeśli samochód waży 300 kg. Nie no, pewnie nie waży 300 kg, gdzieś koło tony myślę. Zaraz sprawdzimy jego staty. Wchodzimy sobie do tuningu.
I mamy tak, 600 koni, 1138 kg, silnik 2.4, więc nie ma szału, nie? Ale jeśli chodzi o moc, no to trzeba przyznać, że 600 koni jak na 1100 kg, przepraszam, robi wrażenie. Posłuchajmy, jak brzmi. No, to będzie torpeda, na pewno. Mamy jeszcze kilka swapów. Wszystkie opcje brzmią fajnie w tym samochodzie, nie? Wymaksowaliśmy w klasie S2, będzie to zdecydowanie najtrudniejszy samochód do jazdy, wydaje mi się, z tych wszystkich, które mamy do dyspozycji. 970 koni mechanicznych i 1127 kg wagi. Z tego, co mówią statystyki, to ten samochód będzie perfekcyjnie się prowadził. A, teraz możemy trochę lepiej jego kształty zobaczyć, jak zmieniamy kolor na niestandardowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj nie ma lusterek wstecznych. Zamiast tego z boku karoserii wystają nam kamery. Prawdopodobnie jeszcze jedna gdzieś jest z tyłu samochodu ukryta. Może gdzieś na tylnym zderzaku, spoilerze? No nie wiem. Ale często tak właśnie się robi w samochodach typowo torowych. Redukcja oporu aerodynamicznego. Ja sobie wybiorę kolor biały do tego auta, bo trzeba przyznać, że kształt jest naprawdę ładny. Groźnie wygląda fura. Trochę mi tył nie pasuje, wygląda jak jakiś samochód z GTA Online. O kurde, jaka klatka. Patrzcie, widzicie, jest tutaj kamera jedna z lewej strony, druga powinna być gdzieś tam, oj, druga powinna być, o, jest tam, na, po prawej, i tutaj mamy po środku na kokpicie tą kamerę taką wsteczną, nie? Tutaj mamy boczne, a tutaj mamy wsteczną. Bardzo fajnie to wygląda w Forzie Horizon. No i sprawdźmy, jakiego ma to buta. Oczywiście launch control musimy tutaj wspomagać, bo nie dam rady na starcie opanować tego auta. No i to jest szybko. Prowadzenie też jest mocne. Nie można tutaj przesadzić z tym skrętem, widzę, bo... Ja pierniczę, ale czuć, że to zawieszenie jest takie twarde, bo mi kierownica mocno szarpie tutaj na wybojach. Znaczy, to jest niby równa droga, ale ja czuję, jakby to były wyboje. O, ale ma skręt. No ale to już jest klasa S2. Najmocniejsze samochody w Forzie Horizon 5, które mogą brać udział w jakichkolwiek zawodach. I tutaj mamy już takie fury, które z nami walczą, typu Brabham, który skręca bokiem praktycznie, i wszystkie te inne mafakery, które jak się tylko pojawią na wyścigu, to robią się mokre majty ze strachu. No naprawdę, trzeba tutaj mieć dobre auto. Zawsze staram się tuningować samochody tak, żeby były wyważone między prowadzeniem, mocą... No, w sumie tyle. Prowadzeniem i mocą. Mało kiedy robię takie tak zwane power buildy, które sprawiają, że samochód ma mega dużo mocy i kiepsko się prowadzi. No bo gram przeważnie na kierownicy i ciężko mi jest takie samochody kontrolować. Wolę mieć gdzieś to wyważone, może nie zawsze skończę na tej pierwszej pozycji. Znaczy, jeśli chodzi o klasę S2, to najważniejsze jest przyspieszenie,
i prowadzenie. A nawet prowadzenie jest ważniejsze od samego przyspieszenia, bo w klasie S2 już samochody z natury są szybkie i mają dobre przyspieszenie. Więc wygrywają te, które prowadzą się wręcz nienaturalnie. Będzie Brabham? Jest Brabham, Brabham jest zawsze ten cheaterski. Ale jest też jeden Exbow GT2, taki jak mój, i jest Exorcist. Kurde, ale on skręca. Ten gościu z przodu ładnie jeździ. No muszę przyznać, że bardzo fajnie się jechało tym samochodem. Można by było coś pokombinować jeszcze z tuningiem albo coś. Ale mi się jechało nim dobrze. Tak jak dla gracza na kierce. Wygrał drugi Exbow GT2. Ale chyba znowu trafiłem na słabych graczy, bo podejrzewam, że jakbym trafił na mocnych, to Brabham by mnie zmiótł z powierzchni ziemi na spokojnie. Ostatnim samochodem z naszego pakietu to jest RP1 z 19 roku, Elementar. Marka Elementar. Elemental. Nie wiem, co to jest. Bierzmy, zobaczmy. Ej, nie mamy tu dachu. Standardowe kolory wyglądają tak. I co o tym powiecie? Też wygląda jak zabawka torowa. Wow, ale ładny kolor ten jest. Czerwony i żółty. No co, może teraz żółty dla odmiany, czy nie? Pomarańczowy, czarny, zielony. O, zielonym samochodem dawno nie jeździłem, biorę zielony. No i zobaczmy, co nasz byczek tutaj ma. O, okej, to jest na pewno samochód na tory. Przejechałbym się czymś takim, naprawdę. Nawet takim KTM-em, nie takim jak ten poprzedni, ale jakimkolwiek KTM-em takim mniejszym na to, żebym się przejechał. Otwieranych drzwi tu nie mamy, wskakujemy po prostu przez górę. Zobaczcie, mamy kubełkowe fotele. Możemy tu wskoczyć? Możemy, okej. To jest właśnie Forza Vista. Spoko, że można sobie obejrzeć te wszystkie pojazdy ze środka, nie? I trochę się tak poczuć, jakbyśmy w nich byli. Mamy tutaj jakieś przyciski. Zobaczcie, skromny kokpit. Oczywiście to jest samochód do jazdy w kasku, chociaż mamy tu szyby przednie, które rozpraszają nieco powietrze, żeby nie leciało nam tak na łepetynę. Chciałbym się przejechać właśnie takim samochodem bez dachu i bez takiej prawdziwej przedniej szyby, żeby zobaczyć, jak to jest. Roadsterami już jeździłem, ale to chyba jeszcze nie jest to. Posłuchajmy, jak brzmi. Nie brzmi jak duża pojemność i pojemności mamy 2 litry. O kurde, 2 litry w takim pojeździe, bo wagi mamy tu... Ja pierniczę, 632 kg. To ty mógłbyś palcem popchać ten samochód, rozumiesz to? To jest tak lekkie. Zresztą zobaczcie, jak wygląda tutaj podwozie. To jest jeden wielki korytarz dla powietrza. O kurcze, no, wygląda groźnie. Możemy zwiększyć pojemność, zaraz zobaczymy. Tak, możemy zwiększyć pojemność do 2,5 litra. Zwiększamy sobie. Myślałem, że to będzie samochód do klasy S1, ale jak tylko coś mu tutaj pozmieniałem, to nagle wskoczył mi do S2 i nie ma się co dziwić. 600 kg, to jest strasznie lekkie auto. I tutaj jeśli chodzi o moc, to niewiele my tak naprawdę możemy zmienić. Ciekawe, jak będzie się prowadził. Zobaczymy jeszcze słapy. V8 możemy tu wrąbać. Ciekawe. Nie no, na pewno chcę zostawić standardowy silnik. Tak wygląda ospoilerowanie dodatkowe.
Kurde, zobaczcie, byle co wsadzimy, już mamy S2. Piernicze. I z ty... O, ja... Patrz, jakiś spoiler, ale to są regulowane. Aha, tu możemy usunąć. Okej, okay, to skrzydło nie jest regulowane. Takie malutkie tam widzicie dokładeczki, ale to jest. I dodatkowo obniża nam poziom tego samochodu. Okej. Okay. To coś dla mnie, ja lubię takie tuningi bardzo. I sprawa wygląda tak. No, mocy nie mamy tutaj niby dużo, ale istotna jest tutaj waga i zdolność do pokonywania zakrętów. Klasa S1 900 punktów, także to będzie najlepiej skrętny samochód z całego tego zestawienia. Bo nawet KTM-a nie udało się tak zrobić. Zresztą KTM był sporo cięższy. Ile tam mieliśmy? No, w sumie dwukrotnie więcej ważył, prawda? I znowu, zrobiłem sobie delikatny tuning. Teraz po tej klasie S2 samochód wydaje się wolny. Ale jak właśnie z tym prowadzeniem? No, fura jest super lekka i... Uwaga! O kurde! Wow! Spróbujmy jeszcze te zakręty tu kawałek dalej zobaczyć. Prawie na pełnym gazie, ty! Ja! Ej, to będzie chyba jeden z lepiej skręcających samochodów w klasie S1. Wow! I tak wygląda jazda z kokpitu. Ej, moim zdaniem spoko, bo wiesz, dużo widać, no nie? Naprawdę zajebista perspektywa. Nawet mamy blusterka boczne. Spoko! O trakcję się specjalnie nie musimy martwić, dlatego że samochód nie ma dużo mocy. Więc na pewno na starcie też nie będziemy tutaj przodować, to na pewno. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że dałem mu opony sliki, te najbardziej przyczepne, może powinienem nieco zwiększyć mu moc, ale jeśli zrobiliśmy samochód na prowadzenie tak na maksa, to powinniśmy w dalszych etapach wyścigu wyprzedzać naszych przeciwników, czyli na zakrętach. Na starcie powinniśmy odstawać z tyłu. No, ale czasami wiemy, jak to jest w Forzie Horizon, że jeśli zabraknie tej mocy, no to niestety na prostych każdy przeciwnik nas dogoni. Większość wyścigów jest zrobione w Forzie Horizon 5 tak, że mamy masę zakrętów, więc teoretycznie samochody ze przeciętnym przyspieszeniem, ale dobrym prowadzeniem powinny tutaj wygrywać. Niestety zauważyłem dziwnego buga w tym samochodzie. Większość samochodów w Forzie Horizon 5 jest robionych tak, że widok z kokpitu jest popsuty. To znaczy albo obraz jest za ciemno, albo jest za jasno. W przypadku tego samochodu porównajcie sobie wygląd, znaczy obraz, jasność obrazu teraz i do widoku z kokpitu. Widzicie, że ta jezdnia jest za bardzo przejaśniona. Natomiast jak weźmiemy sobie kamerę... O, nie zdążyłem zmienić. Ale jak weźmiemy sobie kamerę jakby z maski, to wtedy jest odpowiednio obraz rozjaśniony jakby. No i klasa S1, czyli znowu mamy koksiarskie samochody. Nie wiem, czy na tym wyścigu akurat się wykaże, dlatego że tutaj przyspieszenie też... No, w sumie wszędzie jest przyspieszenie ważne, nie? GT3, Abarth i Gallardo. No, zobaczymy. Start bardzo ładny, podobał mi się, ale odstajemy z tyłu. Co będzie na zakrętach? Doganiamy, widocznie, nie? We'll be right back.
Ach, kurczę, nie poszedł mi ten wyścig, spróbuję sobie jeszcze jeden. A nie spróbuję następnego wyścigu, bo niestety rozłączyło mi Forzę od serwerów. No. Masakra z tą grą. Moi drodzy, to całkiem ciekawie wygląda ten pakiecik. Ten samochód zrobił na mnie duże wrażenie. Będę musiał go jeszcze przetunigować do klasy S1, tak żeby... No, dam mu te gorsze opony, a po prostu wrzucę mu więcej mocy i powinien być całkiem niezły. Na razie skręca aż za dobrze jak na tą klasę i raczej opony sliki powinniśmy mu podarować do klasy S2, nie w klasie S1. Tak czy inaczej, liderem brzmienia w tym pakiecie jest Golf, który naprawdę robił wrażenie, jeśli chodzi o brzmienie. A na ten moment to tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy nowym pakiecie. Trzymajcie się, na razie. Hejas!